Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś arktyczna temperatura minus 6, ale odczuwalne minus 18. No, u was pewnie jest to samo. Nawiało śniegu, ulice białe. No i dzisiaj słuchajcie, pojechałem sobie przed chwilą na rundkę. No nie da się jechać, słuchajcie, naprawdę nie da się jechać. Tutaj jest droga osiedlowa jeszcze gorsza, ale na mieście normalnie był też śnieg i takie kolejny. I słuchajcie, znosiło mną cały czas. To była taka jazda jak na szpilkach. Pełne spięcie mięśni i zastanawianie się, czy człowieka wyrzuci na zakręcie na przykład, czy nie. Wyprzedzać bym się po prostu nie odważył. I to, co wam mówiłem, ewidentnie, jak się w Redensteiny Quatrak Pro zabiją śniegiem, to już koniec, nie ma jazdy. No ale pojedźmy na przejażdżkę. Pokażę wam znowu, jak to wygląda. O, stuka sobie znowu pas. To, co wam mówiłem. O, przestało. Tak sobie czasami stuka pas. Muszę go po prostu poprawić. I jest to denerwujące. Okej, to ruszamy. Delikatnie ruszam. No wy tego oczywiście nie czujecie, ale przy tym ruszeniu teraz znosiło mnie to już na płot. Co ciekawe, słuchajcie, zauważyłem, że ESP w Mazdzie jest dużo mniej wyczulone, jak w Zafirze miałem. W Zafirze każde zniesienie auta od razu była taka kontra ze strony danego hamulca. To było słychać, czuć w ogóle. Mazda, słuchajcie, powiem wam, jest tak delikatnie. Że tu mamy zakręt, dodaję gazu i poszedłem, słuchajcie, w to ogrodzenie. Jechałem, nie wiem, no było 20 na godzinę, może nie? Chyba było. Jadę na drugim biegu. No teraz, słuchajcie, dodaję gazu. Ja tańcuję. No, zdaję sobie sprawę, że wy tego nie czujecie. Tutaj zakręt. I normalnie się boję, muszę zwalniać. Jak, o! Przecież ja idę teraz tu w krawężnik. Pojedźmy tu w prawo. Słuchajcie, uwierzcie mi, czuję się dokładnie, jakbym był na letnich oponach. Tu zakręcik ogrodzenia i się boję. Jadę jak dziadek 10 na godzinę. Więcej się nie da. I idę w lewy krawężnik. Tu będziemy hamować przed progiem. Zwróciliście uwagę. Nie ma hamulca, słuchajcie. No nie ma hamulca. Zwróciliście uwagę, żeby na samym progu już puszczać hamulec, bo szkoda zawieszenia. Macie rację oczywiście. I kolejny zakręcik i muszę jechać powolutku, bo by mnie zniosło na to ogrodzenie. Lekko dodaję gaz i koła cały czas mielą. Jedzie auto za mną, to go puszczę. Wjadę tu na chwilę. Autostop oczywiście już się włączył, wyłączymy go. I ruszamy. Szedłem tu w żywopłot. Bardzo delikatny, czy to było jakieś agresywne ruszenie?
zakręcik, więc powolutku. Dodaję gazu na zakręcie i od razu koła mielą i mnie znosi. Nie ma hamulca. No ja tańcuję, słuchajcie, ja normalnie tańcuję. Także nie wyobrażam sobie wziąć tej Mazdy w góry. Tak jak nieraz jeździłem na rodzinę, znaczy na ferie z rodziną, na narty i nie wiem, ostatnie 50 km to był taki dojazd właśnie bardzo często. Na drodze ze śniegiem. Tutaj ostra górka dosyć, zobaczymy czy Mazda ruszy. Jakoś rusza. Jest to, słuchajcie, tańcowanie na drodze, a nie jazda. Tutaj to się wyjątkowo boję na tym zakręcie rów z obu stron, stąd te barierki. Słuchajcie, dokładnie na tej samej trasie jechałem Hondą, ostatnio wam pokazywałem, jak jechałem do paczkomatu. Przecież każdy tu zakręt, a ja na pełnej pycie wjeżdżałem. A tu naprawdę siedzę jak na szpilkach. Dodaję gazu i znosi mnie tu w te krzaki. Taniec, a nie jazda. Przy takiej szybszej jeździe, no to non-stop trzeba kontrolować. Znosi mnie teraz w lewo. I zakręcik w prawo. Jazda, słuchajcie, jak na lodzie. No dobra, kończymy przejażdżkę niedzielną. Dzięki, trzymajcie się.